Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. I co się dowiedziałem, że tu ma być Hajeta, czy jak ona tam się nazywa, ale ogólnie ona była tu przy moście. I chodziło o to, żeby dać jej winogrono i to wszystko dobrze zrobiliśmy, porozmawiać z nią, powiedzieć jej na pewno, że to jest oko, ale potem przelogować się jeszcze raz i znowu z nią porozmawiać. Pomimo tego, że od niej odszedłem, ona tam wymiotowała i tak dalej, to trzeba jeszcze raz z nią porozmawiać. I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail. So faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very important, I'm certain now. I've gleaned something very important, I'm certain now. No i to jest chyba wszystko. I w tym momencie przenosimy się dopiero tutaj do kościoła. Do kościoła. Belum. Belum Polelum, czyli tu. I powinna teraz tu być. Także tak questy są zrobione, że Dark Souls, no i właśnie. I ona już tu jest teraz, a nie przed tym szukałem. Oh, hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. I takie winogrono zdobyliśmy. I mogę je przekazać. A fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. How sweet, yet how it burns. Thank you. I've composed myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Thank you. I'm sure I'll be a finger maiden. Thank you. I'm sure I'll be a finger maiden. No i już powtarza tekst. Teraz jeszcze będzie jedno miejsce, w którym się z nią spotkamy. Smok, ten, który tutaj zniknął, to też poczytałem, że po zejściu 50% przenosi się tutaj, gdzie go szukałem, ale tam trzeba się dostać, to jest na wyższym piętrze, więc muszę jeszcze sprawdzić, jak tam się dostać, bo być może, że to trzeba trochę posunąć quest dalej, żeby tam się dostać i tam te rzeczy pozdobywać. Także teraz na ten moment ruszam do... Gdzie to było? Tutaj chyba. Studnia rzeki Siofra. A żeby się tam przenieść, bo jaka świadomość to cała oceniona. Czeluście stuki z studni. I tutaj przy tym moście będzie gdzieś... A tu jest. Nie, tu jest opuszczony kopiec. Tutaj gdzieś jest to pierwsze. Tu jest teleport do bossa. Trzeba zaznaczyć. A chyba tu gdzieś jest Blight. Trzeba to sprawdzić. Gdzie jest Blight? Blight jest tu. Blight jest tu. Więc skoro tak to jest, to spróbujmy najpierw przenieśmy się do lasu wyznawców. Tu co prawda jest dużo przeciwników ciężkich, ale jeszcze jest jedna tutaj sytuacja, no ogólnie tak, ogólnie byłem tu już, tak? Pozwiedzałem i tak dalej, ale
Na ten moment chcę po pierwsze odnaleźć Blyda. Po drugie zapalić 8 obelisków, dzięki którym dostaniemy dostęp do włosa. No i jest jeszcze... Z tego co widziałem na mapie jest więcej tych obelisków. O kurde. Pozyskaj materiały. Tu mamy teleport, a Blight jest jeszcze dalej, dobra. Właśnie. Tam jest łucznik i tam jest łucznik, a tu jest jakiś przedmiot, którego... Wcześniej nie zdobyłem. Przeżyję. Z tymi strzałami. Tam idzie ekipa. Dałoby się ich rozwalić. Tyle tych wróbli tutaj jest. Rozwalmy jeszcze tego. Jak mnie trafi, to mnie zabije, chciałem powiedzieć. Najważniejsze rozwalić łuczników. Dawaj. Prawdziwi twardziele, nie ma to tamto. Futrzany strój, rozpuszczony grzyb. Te kulki też są zdradliwe. Jakbym miał katanę, to bym szybciej potrafił uderzać. Tam zgubiłem swoje runy. Nie odzyskałem run.
Tutaj jest teleport. Proszę bardzo. Gościu mnie zaczął szukać, ale mnie nie znalazł. Czy to jest ten teleport, o którym myślałem? Sprawdzimy. Gdzie mnie to przeniesie? Bo w sumie... A, 15 tysięcy run. Dobra, trochę ryzykuję. Muszę do 20. Przeniosą mnie na górę. To jest jakieś miejsce, w którym nie byłem. Posąg Mariki. Jest boss. Czy mogę tu... Dobra, spróbujmy pierwsze przyzwać jakiegoś kolegę. To jest akurat kolega. Jarl. Czasami jest też tak, miałem tak z tym strażnikiem drzewa, że jak przyzwiesz kolegę, to nie możesz jeździć konno. Tylko na piechotę. Nie wiem, czy tak jest, ale chyba tak jest. Jarl. Jarl jest mistrzem. Nie widziałem tego bossa. Oglądajmy go. O kurde. Jarlu. I w oko. Wielki boss. A, pokonano wielkiego wroga. Spoko. Smocza halabarda. Piękny ukłon. 27 tysięcy, proszę bardzo. Teraz można ujść wierzchowca. A, zobaczmy jeszcze tą halabardę.
Więc czasami, mówię, nie ma co się jakoś specjalnie tam męczyć. Smocza halabarda, nawet mogę jej używać. Cięcie z obrotu. Co, coś jest. Naznaczająca pieczęć Mariki. Czy to jest jakiś talizman? Zwiększa cechy, lecz także otrzymywane obrażenia. To jest podobnie jak to. Ha, zaraz zobaczymy, czy to się nakłada. Nakłada się. A, dobra, spróbujmy. Jak będzie za ciężko, to to zmienię. Ale dobra, znajdźmy jeszcze w tym odcinku może Blyda, a w następnym zapalę te 8 tych obelisków. No tutaj samemu pewnie bym oczywiście dłużej walczył. Dzięki pomocy Jarla. Teraz to by przydało się wrócić jeszcze, podnieść poziom. Kula. Kraby małe. Się z nim bił. Już atak. Co tu jest napisane? Tobą przedmiot? Brawo. Smart tutaj zostawili. No, nie darowałbym sobie, jakbym się tu zabił. Ale trzeba to poprzeć. Spadamy stąd. Boże, tu coś jest na dole. Ja tylko śmierć. Ponury kamień 5 poziomu. To jest kula, tylko czy ta kula to jest czar? Dobra, chyba zrobimy szybką akcję, bo szkoda mi tych run. Dobra, robimy to. Czyli tutaj. Trzeba podnieść poziom. Zrobimy to tak. Rozwój postaci. I ogólnie będziemy chyba szli w inteligencję. Żeby inne broni używać. Ale na razie to niech będzie tak. I przeniesiemy się jeszcze szybko do kowala, bo jak mamy ponury kamień 5 poziomu, to możemy ulepszyć
nasz miecz. Właśnie. I teraz pozostaje nam znaleźć 6. poziomu. Dobra. Jeszcze zobaczę, czy Rogier nie ma już D. Coś powie nowego? Nic, dobra. To spadamy stąd nad rzekę. Tu. I wrócę chyba jeszcze do tego lasu wyznawców. Znaczy nie lasu, tylko tam, gdzie był boss, bo zostałem się nad tą kulą. Czy to była kula do many? Czy to była kula... Mam dwa talizmany, które zwiększają obrażenia, ale też zwiększają statystyki. Więc ogólnie powinno być lepiej. Zobaczymy tylko, czy czasami za dużo tych obrażeń nie będę dostawał. Ogólnie chcę teraz... dotrzeć tu. Szybko, żeby nie dostać strzał. Dobra. I sprawdzimy ten zaułek, gdzie była ta kula. Tylko teraz tak. Czy rozwalić tych wszystkich gości? Chyba trzeba będzie rozwalić tych wszystkich gości. A jednak. To jest duża bańka, czyli czar. Warto było. Zbieram to, żeby potem na nowy grze plus. Tu mam jedno nasiono, to chciałem to sprawdzić. Duża bańka proroctwa. Żeby potem ewentualnie mieć te czary już zdobyte, bo to co teraz zdobędę, to będzie zdobyte. Czyli tutaj przychodzimy tylko po to, żeby zawalczyć z bossem. Pozbierać materiały. Te, które można. Śpiące jaja. No i jeszcze przydałoby się odnaleźć kolegę Blyda. Więc myślę, że na ten moment spadamy stąd. Znajdźmy Blyda jeszcze na koniec filmu. Jak się uda. Niech to będzie w ten sposób. Drogowskaz. Jest i on, ale fart, myślałem, trzeba będzie do góry skakać. Cześć Blight, sorry, że mam strzałę w plecach, ale... wiesz jak to jest. Czy ta strzała zniknie? Dobra. Good to see you. Apologies, mate.
but I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me, but I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Celebes. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. I jest. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Leave this place to me. If either of us learns anything, we tell the other. And if we reach a dead end, I suppose we go back to the source. Celebes rarely gives a straight answer. First time. Leave this place to me. If either of us learns anything, we... And if we reach a dead end, Celebes rarely gives a straight... No i dobra, wydaje się, że mamy jeszcze raz do Celebiusa. Czy jak on się tam nazywa, do tego czarodzieja. Tu na górze już byłem. Ale ogólnie trzeba znaleźć teraz i zapalić. Tam jest między innymi jeden obelisk. Mam lunetę nawet. Bo przecież kupiłem lunetę. Tylko lunetę się używa chyba tu jako przedmiot. Tak. Więc ogólnie muszę znaleźć 8 takich. Tyle? Osiem takich obelisków zaświecić, zapalić i będziemy bić się z bossem. I to będzie wszystko w następnym odcinku. Także tyle na ten moment. Tu się pożegnam z naszym kolegą Blydem.